Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Dzikiej Michy. Dzisiaj doborowe towarzystwo, dzieciaki są ze mną, bo Dzień Dziecka świętujemy w Ustce. No i sobie porobimy hambuksy. Lubicie hamburgery? O, jaki entuzjazm! Nie, nie lubicie. Robimy hamburgery z dziczyzny. Jak słyszeliście Państwo, nasza młodzież lubi hamburgery, aż krzyczała z radości pod niebiosa. Co mamy do tych hamburgerów? Mięso, mieszane mięso z dzika i z sarny, dokładnie szynka i łopatka dzicza plus udziec sarny. Będziemy to oczywiście robili w bułkach. Bułki mamy takie zwykłe, tutaj Patryk gdzieś kroi i je już delikatnie podsmaża. Będziemy bułkę smarowali sosem. Sos jest na bazie czosnku, przepraszam, bazie keczupu, dodany jest czosnek, do tego zioła, bazylia, czosnek niedźwiedzi, jedno z moich ulubionych ziół. Na kotleta ser, na ser damy konfiturę z cebuli, ja wcześniej przygotowałem. Cebula dość mocno zduszona, ze śliwką i czerwoną porzeczką, tak to daje takiego kwasku. No i wszystko okraszone dość znaczną ilością ostrej papryki. To będzie ta moc w smaku. Słuchajcie, robimy kotlety. Ja nawet mojej koleżance, asystentce pokażę. A jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że z nami jest oczywiście, jak zawsze, jeden z myśliwych. Z nami jest pan Paweł Muzyka, sokolnik. Właśnie wchodzi do nas na plan, a ja za chwilę będę go nękał moimi pytaniami. Kotlety będziemy robić w ten sposób. Kuleczka ugniatamy i mamy ładnego, sformułowanego hambuksa i rzucamy go na patelnię. Patelnię musimy jednak troszeczkę zwiększyć ogień, się w ogóle pali nam. Zgnieć czosnek, tak. A tutaj koleżanka kroi wędliny z dziczyzny. Panie Pawle, tu się nam wszystko dzieje, kotlety się robią, ale o ptakach coś nietypowego, a czy typowego, jakże pięknego, tradycyjnego w łowiectwie. Generalnie rzecz biorąc, może zacznę od samego sokolnictwa. Sokolnictwo w Polsce to jest około X wieku, przybyło do nas wraz z najazdami. No i towarzyszyło nam... tymi najazdami. Dokładnie. I towarzyszyło nam przez wiele, wiele wieków. Polscy sokolnicy służyli na dworach przeróżnych monarchów i naprawdę byliśmy europejską potęgą sokolniczą. No dzisiejsze sokolnictwo to już nie jest to samo sokolnictwo, co kiedyś. Teraz służy, można by powiedzieć, użyteczności publicznej. A ten sokół? Jest to sokół wędrowny, jak już pan powiedział mi przed nagraniem. Jest to sokół wędrowny, jest to samiec sokoła wędrownego. Ptaszek ma w tej chwili 3 lata. Jest takim typowym przedstawicielem swojego gatunku. To, co należałoby oczywiście... Znaczy, muszę się pochwalić, że od niedawna w Słupsku mamy też sokoły wędrowne, więc można je podziwiać w naturze, obserwować jak polują, a polują przede wszystkim w miastach na gołębie, które czasami są zmorą miast. Panie Pawle, a jak to jest z łowiectwem obecnie? Czy myśliwi polują z ptakami? Tak. Mamy klub sokolniczy, który zrzesza ponad 100 członków w całym kraju, więc generalnie jest to rzesza bardzo niewielu ludzi. No, pasja jest dość absorbująca, no bo nie trudno sobie wyobrazić takiego ptaka, no nie da się włożyć do szafy i wyłączyć. Na jakie zwierzęta się poluje? Z sokołami wędrownymi tylko i wyłącznie na ptaki. Zgodnie z kalendarzem polowań polujemy na bażanty, kuropatwy, kaczki. W tej chwili? Nie, od 15 sierpnia. Czyli do końca lutego tak mniej więcej. Trochę musimy poczekać. Tak, dokładnie. Ile taki ptak żyje? I wyszkolenie takiego ptaka pewnie też nie jest łatwo sprawą. Nie każdy pewnie może być sokolnikiem. No myślę, że to jest pasja dla ludzi cierpliwych, bo no ptaki można układać, że tak powiem, tylko po dobroci. One nie znają czegoś takiego jak kara. Więc można je tylko nagradzać i cierpliwie znosić ich humorki. A mają humorki? Oczywiście, że tak. Musimy wziąć pod uwagę to, że kiedy sokół lata zupełnie luzem, to on czasami nas wychowuje, a my nie mamy na to wpływu, kiedy siedzi na drzewie i po prostu śmieje się z nas. A skąd pana pasja sokolnicza? Zakochałem się w sokolnictwie w Technikum Leśnym w Warcinie. Wszystkim polecam wycieczkę do Warcina, jest to Technikum Leśne blisko Słupska. No i 25 lat już się w sumie tym zajmuję, także to jest taka moja życiowa pasja. W ogóle polecam wszystkim posiadanie jakiejkolwiek pasji, bo myślę, że nie samą pracą żyje człowiek. Dokładnie. Ja wrócę trochę do gotowania i to
czy pilnujemy, co tu się dzieje, jak tam idą kotlety. Super, mamy drugą patelnię, więc jedziemy na drugą patelnię, dobra? No już, myślę, że sos jest super, a powiedz mi, czy później dałabyś radę poskładać ze mną hamburgery gotowe? Patryk, jak tam bułki? Ale nie przypalają się tam na tamte... Nie, są wszystko pod kontrolą, widzę, pani Aurelia macha ręką, że jest git. Sokolnictwo przyszło ze wschodu. Tak. Inne nacje w Europie też polują, czy tylko my? Generalnie sokolnictwo jest znane na całym świecie, jest bardzo mocno rozpowszechnione. Dzisiejsza rola sokolnictwa to jest przede wszystkim tak zwana biologiczna ochrona, między innymi obiektów o znaczeniu strategicznym, czyli na przykład lotniska. Słuchajcie, drodzy Państwo, mamy już właściwie hamburgery gotowe. Pierwszego ja zmontuję, a później spróbujesz, ok? Słuchajcie, troszkę sosu, niedużo. Ten sos jest tylko tak, o, dla smaku. List sałaty. Trochę sałaty sobie nie przygotowaliśmy. Kotlet. Na kotlet, troszeczkę, bo to jest dość ostre, troszeczkę tej cebuli. Na to wszystko kleksik sosu czosnkowego. Smacznego. Jeszcze kilka pytań o ptaka. Przede wszystkim po co mu ten kaptur, czapka? Właściwie nic się nie zmieniło od wieków. Kiedyś poruszano się konno, dzisiaj końmi mechanicznymi. Kaptur służy temu, że ptak po prostu się zupełnie nie boi tego, co go otacza. Ja zdejmę mu w tej chwili kaptur. O, ja się odsunę, bo się może rzucić bestia. Zdjęcie kaptura to jest jakby sygnał do polowania. Oczywiście nie zaprezentuję tutaj tego. O, ale ma oczy wielkie. Nie patrz tak na mnie. Tak, oczy to jest jego narzędzie, żeby wypatrzeć zwierzynę i skutecznie teraz. No i chyba nie... Nasz sokół nie chce być gwiazdą telewizji. Znaczy nie, no, zdjąłem mu kaptur. A, i on po prostu już atakował. Chcę sobie polecieć, no ale z tym, że jesteśmy w mieście... O, i można już znowu jechać konno, prawda? Drodzy Państwo, kończymy. Tu nam się jeszcze ostatnie hamburgery smażą. Połowa już tej ekipy zjada kotlety. Ja dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Dziki Michał, dziękuję Ci, Pawle, za spotkanie, bo naprawdę bardzo ciekawe. Sokolnictwo jest, że tak powiem. Jest, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.